Około 10 minut wystarczy, aby przebadać swoje uszy i dowiedzieć się, czy mamy problem ze słuchem. Regularne badanie przesiewowe to bardzo ważny element profilaktyki. Wynik takiego badania pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy pacjent ma ubytek słuchu i w jakim stopniu. Badamy słuch w paśmie mowy, czyli tu, gdzie jest główna zrozumiałość, na podstawowych czterech częstotliwościach. Dajemy sygnały do ucha i dajemy sygnały zaczynając od najniższej częstotliwości. Pacjent musi nam zaznaczyć, gdzie słyszy najcichszy sygnał, czyli jest to badanie jakby obiektywne, całkowicie zależne od pacjenta, bo musi mi zaznaczyć moment, w którym usłyszy najcichszy dźwięk. Kolejki do specjalisty i długie terminy oczekiwania nie zachęcają Polaków do regularnych badań. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw, w czwartek 16 sierpnia mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mieli możliwość zbadania swojego słuchu w KINT Słuchobusie. Mobilne studio badań zostało specjalnie zaprojektowane w amerykańskim kamperze z 1969 roku. Bardzo są potrzebne, bo jak się zaniedba, to później jeszcze gorzej jest. Ważne, żeby zbadać, czy się dobrze słyszy, no, potem na starość to ciężko. Teraz jeszcze można uratować jakimiś tymi badaniami, potem lekami, no, a później to tylko aparat słuchowy. Można wykryć wcześniej niedomagania uszu i w ten sposób można się leczyć. Niestety świadomość społeczna Polaków w kwestii regularnego badania swojego słuchu jest ciągle niska. Konsekwencje dla naszego zdrowia mogą być tragiczne i spowodować nieodwracalne skutki w narządzie słuchu. Nieleczony niedosłuch prowadzi do tak zwanego zjawiska deprywacji słuchowej, czyli trwałego uszkodzenia narządu słuchu, czyli trwale przestajemy stopniowo rozumieć słowa. Jeżeli to zjawisko będzie postępowało przez wiele lat, są przypadki osób, w których nie jesteśmy w stanie pomóc już żadnymi medycznymi sprzętami, czyli aparatem słuchowym czy urządzeniami wspomagającymi słyszenie. Głuchota, czyli utrata słuchu, to w większości przypadków proces stopniowy trwający przez wiele lat. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku czynnikach. Wszechobecny hałas, stres czy głośne słuchanie muzyki to tylko jedne z wielu zjawisk, które wpływają negatywnie na nasz słuch. Ten należy chronić, aż sprzyjają temu coraz nowsze wynalazki, na przykład ochronniki słuchu. Są to na wymiar robione specjalne odlewy z odpowiednimi filtrami, które tłumią hałas, natomiast mowę zatrzymują na pewnym poziomie. Osoby pracujące w hałasach często skarżyły się na to, że w pracy nie mogą używać stoperów, bo automatycznie tracą kontakt z osobą współpracującą gdzieś obok, czy z kierownikiem, czy z kimś, z kim muszą się kontaktować. Stopery zwykłe rzeczywiście tak działają, natomiast ochronniki już nie, pozwalają też filtrować tą mowę, więc jest to dużo wygodniejsze, a zabezpiecza dość mocno narząd słuchu. Pierwsze ubytki słuchu zauważalne są już wśród osób coraz młodszych. W Polsce około 17% dorosłych Polaków cierpi na problemy ze słuchem. Dlatego ważna jest profilaktyka i regularne wykonywane raz na pół roku badanie. Ważne jest ograniczanie w swoim otoczeniu źródeł hałasu, a gdy nie jest to możliwe, odpowiednie zabezpieczenie się przed nim atestowanymi ochraniaczami, bo w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.